Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do uchwał kierunkowych na prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 948, reportuje pani Magda Patena, dostałam odpowiednią myśl podpisów dotyczącą ustawienia drugiego czytania. Bardzo proszę. Uchwała trzeba publiczna. W 2012 mamy 35 791 uczniów.
uczniów, ta grupa to jest tylko 10 tysięcy więcej. Według przewidywanych ustawy w szkołach podstawowych będzie mniej więcej uczniów. W szkołach gimnazjalnych sytuacja wygląda inaczej, ponad gimnazjalnych jeszcze inaczej. Te wykresy przede wszystkim należy potraktować jako informację o tym, że nic, co dzieje się w oświacie, nie jest stałe i sieć szkół i pomysły na jej zmianę muszą mieć charakter ewolucyjny i możliwość zmiany w każdym roku szkolnym, ponieważ nie są wielkością stałą. Dlaczego mamy restrukturyzować? Była mowa o tym w artykule. Mamy 30% więcej miejsc w szkołach. Za chwilę jeszcze pokażemy dlaczego. I dzieci nie chodzą do najbliższych szkół. Zaś rodzice wybierają szkołę według własnych kryteriów. I proszę Państwa, tu mamy taki jeden z ważniejszych wykresów tej prezentacji. Zmianę liczby uczniów w szkołach samorządowych w Krakowie od 2003 roku do 2012 roku. W ogóle Państwu zwrócić uwagę na liczbę, to 148 595. To była liczba uczniów w 2003-2004 roku szkolnym. Z tej liczby do szkół samorządowych wchodziło 132 757 uczniów. Ten jasny słupek, który jest tu, mówi o liczbie uczniów w szkołach, które nie prowadzi samorząd. Teraz, jeżeli przejdziemy do roku obecnego, to ta liczba 148,5 tysiąca zmieniła się tylko na 131,300, a zatem mamy jej ponad 11% ubytek dzieci. No to 11% to jeszcze to nie jest tak dużo w skali miasta, ale okazuje się, że tutaj ta jasna część słupka mówi o tym, ile za to odeszło gmina. Ile dzieci rozpoczęło naukę w szkołach, które nie prowadzi samorząd. Czyli nie spadek liczby dzieci, czyli demografia, tylko wybór rodziców, którzy w większej części na przestrzeni lat, coraz większej, wybierają szkoły, które nie są prowadzone przez szkoły samorządowe. W tej chwili chodzi do naszych szkół 98 tysięcy dzieci, a chodziło 132. Jeżeli jak 132 podejmiemy 98, to okazuje się, że najmniej 30% mamy miejsc wolnych, bo od 2003 roku do roku obecnego nikt z Państwa nie pamięta, abyśmy lawinowo likwidowali szkoły. W tym roku na początku zlikwidowaliśmy tylko jedno gimnazjum numer 3, bo gimnazjum numer 31 przekazaliśmy innemu podmiotowi, a tak to tylko szkoły poprzenosiliśmy, nie likwidując żadnych. Restrukturyzacja sieci, no to zmiana rozmieszczenia, no i teraz zależałoby, mam nadzieję, że wszystkim, na tym, aby były kryteria zrozumiałe i jednakowe dla wszystkich, bez wyjątku. Jeżeli weźmiemy z autopoprawki do strategii rozwoju miasta Krakowa, modelową wielkość szkoły według pana prezydenta, optymalną wielkość dla szkoły podstawowej 500, dla gimnazjum 400, dla szkoły ponadgimnazjalnej 700, to okazuje się, że przy tej liczbie dzieci, jaka jest szkoła, czyli szkoła podstawowych 38 500, podzielimy przez optymalną wielkość szkoły podstawowej, otrzymujemy optymalnie 77. Jak odejmiemy 10, bo to jest szacunkowa wielkość dzieci, bo więcej mamy szkół niesamorządowych, ale tyle jest podzielone przez 500, to otrzymujemy, że powinniśmy mieć w Krakowie 67 szkół samorządowych podstawowych. Obecnie mamy 98. Z takiego obliczenia, co powiedzielibyśmy z czysto statystycznego wynika, że 31 szkół jest za dużo. W Krakowie mamy mało szkół, które są dokładnie 500 osobowe. Mamy szkoły większe, mamy szkoły mniejsze, najwięcej mamy szkół tak ponad 300, ale to wyliczenie obrazuje, że problem istnieje. Co się tyczy gimnazjum, 18,5 tysiąca uczniów podzielimy przez 400, wychodzi nam 47 gimnazjum. Liczba uczniów dających 9 gimnazjum wchodzi do szkół niesamorządowych, to wychodzi nam, że powinno być 38 samorządowych, mamy 54, no to 16 samorządów. Które szkoły i według jakich kryteriach zlikwidować, jeżeli byśmy przyjęli?
stwierdzić, że są szkolone do szkół zawodowych. Do tej pory pojawiły się trzy diagnozy oceniające pracę szkół. Ta pierwsza to jest początek listy i koniec listy w propozycji strategii rozwoju edukacji, którą przygotowała komisja. Ten taki duży dokument, który otrzymaliśmy na początku roku. Następnym dokumentem była próba diagnozy szkół, zawarta w autopoprawce pana prezydenta, znowu początek listy i koniec listy. I trzecia wersja to jest wersja z diagnozy, która pojawiła się pod koniec sierpnia przy współudziale dyrektorów pracujących przy obrazujących przy okrągłym stole edukacyjnym. I teraz dlaczego są pokazane tutaj w ogóle, że w zależności od tego, jakie kryteria przyjmie się w diagnozie, to szkoły mogą zmieniać swoje miejsce. Nie zmieniać jedno czy dwa miejsca, ale drastycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć albo siedem miejsc. Tutaj to gimnazjum znajduje się tu, to znajduje się tu, a to stąd skoczyło, zmieniło miejsce na dalszej pozycji. To samo na końcu listy. Z takiego niezłego, może z 12 miejsca od końca, gimnazjum staje się na czwartym miejscu, a tutaj przechodzi wyżej. Już nie mówiąc o tym, że w tej ostatniej diagnozie mamy to samo, że z przodu też są, z przodu listy są różnice, no i z tyłu tak samo. Tutaj na czerwono są zaznaczone trzy gimnazja, które są gimnazjami sąsiadującymi tej samej, tej części miasta. Co się dzieje? Jeżeli weźmiemy listę rankingową dla gimnazjum i weźmiemy mapę Krakowa i zaznaczymy na tej mapie Krakowa gimnazja, które są na końcu listy, tej ostatniej, sierpniowej, to wtedy, gdybyśmy chcieli przyjąć za kryterium jedyne diagnozę, jaka powstała pod koniec sierpnia, to dostajemy, jak widzą Państwo, dosyć duże przestrzenie miasta, na których nie byłoby gimnazjum, a zatem tak zrobić nie można. Jeżeli weźmiemy z tej samej diagnozy ocenę szkół podstawowych i tu naniesiemy na obwody szkół podstawowych miasta, to tym ciemniejszym, mocniejszym, różowym jest zaznaczonych 10 ostatnich szkół, a jaśniejszym różowym 15 od końca, czyli łącznie mamy tutaj 25 szkół na 98 samorządowych. No i gdybyśmy chcieli tylko na podstawie diagnozy odciąć od końca ileś szkół, to widzimy, że znowu dostaniemy jakieś tereny, na których w ogóle nie będzie szkoły. I teraz na czym polega proponowana baza zmian? Proponowana baza zmian polega na rozpatrzeniu dwóch kryteriów. Kryterium lokalizacji i kryterium popularności. Lokalizacja to jest uporządkowanie obwodów szkolnych. Myślę, że w artykule jest to dokładnie opisane, szkoda czasu. Pozwolę sobie tylko, bo to jest bardzo ważna uwaga, że popularna szkoła to nie ta, w której dzieci się uczą, ale ta, gdzie dzieci chcą się uczyć. Co to znaczy? Są szkoły w Krakowie takie, które według elektronicznej rekrutacji na pierwszym priorytecie do szkoły na 100 miejsc zgłosiło się 4 uczniów. Później ta szkoła otwiera jedną bądź dwie klasy, ale jest to tak zwany nabór negatywny. Dzieci nie chciały tam chodzić, tylko dzieci tam chodzą, bo nie mogą chodzić tam, gdzie chciałbym chodzić. A zatem konsekwencje takiego stanu wiemy, że później są też dosyć trudne. I teraz co zrobić? Podzielić Kraków na tak zwane scalone obwody szkolne i w tych scalonych obwodach szkolnych zastanowić się, które szkoły są słabymi szkołami, które szkoły są niepopularnymi szkołami. I wtedy, jeżeli będzie więcej niepopularnych szkół w takim obwodzie niż jedna, to według diagnozy, która się pokazała pod koniec sierpnia, wybrać tą, która jest szkołą najsłabszą. Jeżeli weź teraz inne ujęcie, zupełnie. Jeżeli obszar miasta Krakowa, który wynosi 127 km kwadratowych i jest tutaj na mapie pokazany, i rozpatrzymy, ile by się na tej powierzchni miasta zmieściło ku Opolu 19,63 km, a to się bierze szkoła o promieniu 2,5 km, 2,5 km stąd, że dziecko szkoły podstawowej ma mieć 3 km drogą dojścia do najbliższej, czyli do tak zwanej obwodowej szkoły podstawowej, to nam daje przelicznik
i po dzięku to mamy takie dzielenie, to daje nam przelicznik 16,6, czyli wydawałoby się, że powierzchnię Krakowa moglibyśmy podkryć takimi kołami, a zatem 17 szkół podstawowych. Nie mówimy jakim dużym, ale 17 wystarczyłoby, żeby istniało. Jeżeli teraz całe miasto Kraków pokryjemy kołami o średnicy 5 km, czyli wyobrażamy sobie sytuację, że mamy Kraków i mamy od nowa w tym Krakowie te szkoły postawić. Nie mamy żadnej szkoły, chcemy postawić. Dzielimy miasto tak, jak jest tutaj, na okręgi, na koła o średnicy 5 km, szkołę w środku stawiamy takiego koła. Każde dziecko mieszkające w kole ma zapewnione kryterium odległości mniej niż 3 km drogą dojścia do najbliższej szkoły podstawowej. I wtedy wychodzi nam 24 szkoły. Ale miasto Kraków szkoły już ma. I tych szkół, no, nie możemy ich wszystkich zlikwidować, budować od nowa. Dlatego tutaj na tym wykresie jest pokazana sytuacja, ile mieści się na mapie Krakowa tu o średnicy 3 km. Dlaczego 3 km średnica? Bo wyobrażamy sobie hipotetyczną sytuację, to by było, gdyby szkoła była na jednym punkcie okręgu, a dziecko mieszkało po przeciwnej stronie wzdłuż średnicy. I wtedy okazuje się, bo wtedy byłoby spełnione kryterium, że takich szkół potrzeba by na 60 takich okręgów. A my mamy szkół 98, czyli zbliżamy się jakby do tej liczby szkół, że w ogóle jest szkół za dużo, pytanie ile. Jeżeli to samo i teraz co się dzieje na przykładzie jednej dzielnicy miasta. Pokazujemy na niej, to jest przykład całej dzielnicy miasta Krakowa, jest to jedna z najmniejszych dzielnic Krakowa. Na terenie tej dzielnicy mamy trzy szkoły podstawowe, szkołę X, szkołę Y, szkołę Z i one teraz, jeżeli pokryjemy ten obszar okręgiem o średnicy 5 km, to okazuje się, że każde dziecko, które mieszka w tym okręgu, to do każdej z tych szkół ma spełnione kryterium odległości mniej niż 3 km. A zatem, i to jest przykład tego, o czym, tego co nazywamy obwodem scalonym. Czyli tak dobieramy sąsiednie szkoły podstawowe i gimnazjalne też osobno, żeby było spełnione kryterium odległości miejsca zamieszkania od szkoły. Bo teraz co się dzieje w tym takim jednym obwodzie scalonym? W tym jednym obwodzie scalonym dzieje się to, że jeżeli by się okazało, że szkoła podstawowa na przykład X nie jest szkołą popularną, nie chcą tam chodzić dzieci, ma dwie klasy, a może przyjąć 10 klas i uczyć, no to wtedy tą szkołę należy wygasić, a dzieci chodzą bez żadnych konsekwencji do którejś ze szkół pozostałych i one przejmują obrót tej szkoły likwidowanej. Jeszcze pozwolę sobie wrócić, zaś jeżeli okazuje się w takim obwodzie stałym, no to jest istotna uwaga, że wszystkie szkoły są pełne, to po prostu nie zastanawiamy się, która jest lepsza, gorsza czy najlepsza, tylko wszystkie mają uczniów, a zatem niech sobie pracują w spokoju dalej. Następnie mamy taką samą prezentację dla szkół gimnazjalnych. Jeżeli byśmy nie mieli gimnazjum i chcieli pokryć miasto okręgami o średnicy 4, to byśmy potrzebowali 12 gimnazjum. Zaś okręgami o średnicy 4 km to potrzebowaliśmy 35 i mamy wtedy z istniejących gimnazjum potrzebujemy 35. Mamy ich 54, czyli znowu zbliżamy się do tej liczby, która tutaj jest, że powinno być 38, tam geometrycznie otrzymaliśmy liczbę 40. Co do szkół ponad gimnazjami, jaka propozycja? To jest projekt uchwały druku 949 z autopoprawką pana radnego Dominika Jaśkowca. Chcemy, aby zastanowić się nad tym, które szkoły mają na pierwszym priorytecie, na mniejszym niż 50%. I te szkoły nazywamy szkołami niepopularnymi i te szkoły będziemy proponować, aby zostały wygaszone za 4 lata. Czyli ostatni, jeżeli byśmy podjęli uchwały teraz o zamiarze likwidacji, w styczniu przed ruchem służbowym o likwidacji przez wygaszenie,
to we wrześniu szkoła by sobie zrobiła ostatni nabór i za 4 lata od września tego roku, który już się skończył 10 dni temu, dopiero szkoła byłaby wygaszana. Wygaszana szkoła dlatego, a nie likwidowana, ponieważ dzieci, które chodzą do szkoły, tą szkołę skończą, albo cykl nauczania jak w zakresie szkół podstawowych. Ze szkołami podstawowymi, proszę Państwa, tamte liczby 31, one nie należy aż się tak bardzo do nich przywiązywać, bo w szkołach podstawowych czeka nas nabór dzieci 6-letnich. W 2014 roku to musimy wziąć pod uwagę. No i mamy jeszcze duży problem w krakowskich szkołach z opieką dzieci w świetlicach i tam, gdzie się okaże, że są wolne przestrzenie, to trzeba by na to zwrócić uwagę. I teraz mamy takie uwagi, że analiza procentowego podziału liczby miejsc w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów rocznika powinna określać limit w poszczególnych typach szkół kształcenia. Nie możemy stosować progu punktowego, czyli na przykład, że od 130 punktów dzieci będą przyjmowane do liceum, bo te szkoły musiałyby zrobić w statutach. Żadna szkoła tego nie przyjmie do swojego statutu takiego projektu, bo jak nie będzie miała uczniów powyżej 130, a to zależy od tego, czy jest trudny egzamin, czy łatwy i tak dalej, to wtedy nie miałaby kogo uczyć. Szkoły zawodowe zaś od września 2012 roku rozpoczynają reformę. I teraz o tym, kogo chcemy kształcić w Krakowie, będzie decydować specjalny zespół. No i głównym udziałowcem tych decyzji będzie Wojewódzki Urząd Pracy, który będzie mówił, kogo chcielibyśmy w Krakowie kształcić. No i z uwagi na potrzeby dobrze wyposażone zaplecze praktycznej nauki zawodu, szkoły te powinny być sprofilowane. To ostatnie zdanie oznacza, że nie powinniśmy w jednej szkole uczyć i fryzjerów, i budowlańców, i mechaników, tylko jak jest szkoła fryzjerów, to fryzjerów, jak mechaników, to mechaników, a nie w każdej szkole wszystkie zawody. Nie da się ani zrobić wszystkich warsztatów do praktycznej nauki zawodu odpowiednio wyposażonej do każdego tego zawodu, ani odpowiedniej kadry dobrej. Jeżeli chodzi o szkoły specjalne i integracyjne, to jest to ta sama informacja, która jest w artykule. No to ja odsuwam do artykułu i teraz jakie będą efekty proponowanych zmian. Kraków podzielony na minimalną liczbę stałych obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum. Obwód szkoły wygaszanej przejmują inne szkoły, które są w tym stałym obwodzie, z których wiadomo jakim. I to rodzice, czyli mieszkańcy zdecydują, które szkoły na mapie miasta są potrzebne, bo nie są potrzebne te, gdzie nie chcą posyłać dzieci. I proszę Państwa, jak wyglądała rekrutacja tegoroczna? To jest bardzo ważny wykres. Okazuje się, że w szkołach podstawowych miasto Kraków zaproponowało 6844 miejsca dzieciom. Z tego zostało wykorzystane 4407. 2437 zostało pustych miejsc, czyli niewykorzystanych. A zatem zaproponowaliśmy w stosunku do liczby, która chce chodzić do naszych szkół, 155% miejsc. No to znaczy, że tych miejsc mamy za mało. To samo z gimnazjami. 6650 zaproponowanych, 2650 zostało niewykorzystanych i ponad gimnazjami przy 12123 miejscach 3700 zostało wolnych. No tutaj ten procent jakby jest najmniejszy, 144, ale i liczba 44% i 66% i 55% mówi, że ten procent określony, że mamy 30% za dużo miejsc w szkołach, jest skromnym szacunkiem. No i tutaj mamy mapę drogową, co kiedy trzeba by zrobić. No to już jesteśmy w tej chwili, bo to była prezentacja przewidziana na czerwiec, bądź lipiec, no jesteśmy już w październiku. No w tym roku trzeba by na pewno podjąć w 2012 projekty i zamiar likwidacji, zaraz na początku uchwały o likwidacji przez wygaszanie. No tak, żeby przed rekrutacją zdążyć efekty finansowe, no w zależności od tego, co uda się nam zrobić, jak ja ufam, że się nam uda. W pierwszym roku to jest około 33%, jeżeli chodzi o finanse, bo wypada chociaż jedno zdanie powiedzieć o finansach, zaś w każdym następnym roku te efekty są większe. Wszystkie te dane, które tu są, są z tych źródeł, które Państwo mają napisane. Jeżeli są jakieś pytania, to jestem skłonna odpowiedzieć, ale myślę, że dość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
pani radnej. Otwieram dyskusję i zapisuję się pierwsza ja. A pierwsza dyskusja, może państwo to dzisiaj zgłaszają internetowo. Szanowni państwo, chciałam bardzo publicznie ogłosić, że bardzo się cieszę, że pani Marta Potyna przyszła na moją stronę Słońca i Jasności, ponieważ tak naprawdę cała ta koncepcja dotyczy, tak, na moją stronę, tak, którą chcę dzielę. Chciałam powiedzieć o czymś takim, że w zeszłym wieku Milton Friedman, amerykański ekonomista, który uzyskał nagrodę Nobla, mówił dokładnie o czymś takim, to znaczy mówił o czymś takim, że podstawą funkcjonowania szkoły to powinno być zainteresowanie rodziców. Rodzice decydują o tym, które są w szkole, nie urzędnicy, nie o obszary, o okręgi, tak dalej, tylko rodzice decydują. I szanowni państwo, lat temu 7 czy 8 uruchomiłam stronę pod tym wolnoedukacyjny.pl, w którym mechanizm i system, o którym mówiła pani Magda, jest opisany dokładnie, więc sami rozumiecie państwo, że mnie to cieszy. Uważam, że prezydent powinien pochylić się nad tą propozycją, bo chociażby z powodu takiego paczku pierwszy, to znaczy, że jest to mi bardzo bliska koncepcja mówiąca o tym, że to rodzice przede wszystkim powinni decydować o sprawie. I sprawa druga. Chciałam troszeczkę wprowadzić element rozszerzenia, czy też kończyć niedosytów w prezentacji. Chyba są, tak powiem, trzeba byłoby rozszerzyć koncepcję związaną ze szkołami zawodowymi. Pani Warta powiedziała o tym, że tym elementem, który powinien wspierać, powinien być Wojewódzki Urząd Pracy, a ja twierdzę, że to już w jakiś sposób przerobił Zachód Europy, który w swoim czasie potknął i poświęcił na tym, że zlikwidował kształcenie w zawodach, szkół zawodowych. W związku z tym w Austrii, w Szwajcarii czy w Niemczech, to są te obszary, które są dość znane, tam bardzo duży wpływ i współpraca istnieje pomiędzy edukacją i izbami przemysłowymi, przedsiębiorcami i tak dalej. Ja Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy ufam średnio, stwierdzam, że jednak powinna to być daleko rozwinięta współpraca związana z przedsiębiorcami, bo to oni wiedzą tak naprawdę lepiej, jakie zawody będą w perspektywie roku, dwóch lat czy trzech potrzebne, a nie Wojewódzki Urząd Pracy, który znów zatrudnia urzędników. A tam, gdzie kolejny jest urzędnik, też tak mówi Milton Friedman, to zaczyna się dziać niedobrze. To też państwa, poza moim ekspozycją, bardzo proszę pani radna. Przepraszam bardzo. Proszę mi podrzucić odpowiedź, to jest pani radna Tara, zgadza się? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Wcale nie zdaniem podania, pierwszy wniosek. Ja się bardzo cieszę, że pani przewodnicząca Marta Batena i pani Małgorzata Jantę wspierają szkolnictwo zawodowe. Natomiast przy takim zapisie, że szkoły ponadgimnazjalne, które nie otrzymują 50% przy pierwszym wyborze, ulegają likwidacji, moim zdaniem istnieje to bardzo duże zagrożenie, że te szkoły, wydaszane, no ale w konsekwencji likwidacja może nastąpić, wydaszania. W związku z tym ja tutaj mam obawę, jak będą się tutaj mieściły przy tych zapisach te szkoły zawodowe. Nie usłyszałam, jak przy wskaźnikach umieszczona jest tutaj zabudowa, blokowiska, zabudowa miejska jednorodzinna przy ustalaniu tych obwodów. I nie podoba mi się, że takie same są uzasadnienia zarówno przy szkołach gimnazjalnych, jak i za. Przepraszam. Pani Panowa, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo, ja chcę na początek powiedzieć, że ja również bardzo się cieszę, że największa partia w Radzie Miasta Krakowa podjęła strategiczne sprawy dla edukacji. Jestem pełna podziwu oczywiście dla ciężkiej pracy pani przewodniczącej Marty Paterny, ale proponuję jednak, aby te druki 948, 49, 50, 550 potraktować jako wstęp do dyskusji i powiem dlaczego. Otóż pierwsza, wydaje mi się, bardzo podstawowa sprawa to jest kwestia nazewnictwa. Otóż określenie obwodu następuje w akcie założycielskim publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, tych bowiem w typach szkół realizowanych zobowiązań szkolnych, to jest artykuł 16 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
I ma to wpływ na kontrolę spełnienia obowiązku szkolnego, z kolei artykuł 19 ust. 1, a także w pewnym sensie uporządkowanie kryteriów dostępu do szkół publicznych, które mają być powszechnie dostępne dla ludności, artykuł 7 ust. 1 punkt 2 tejże samej ustawy. Na podstawie delegacji ustawowej Rady Gmin wyznaczają obwody terytorialne dla poszczególnych szkół w gminach, mając na względzie konieczność zapewnienia dzieciom jak najkrótszej drogi do szkoły, a gdy dochodzi do przekroczenia tych odległości, o których pani Patena mówiła, w zależności oczywiście od opieki dziecka, gmina jest obowiązana do zapewnienia transportu do szkoły obwodowej. Zatem dopasowanie do granic dzielnic jest niczym nieuzasadnione w tym momencie, a granice dzielnic dosyć często nie pokrywają się z obwodami, gdyż te pierwsze nie były tworzone wedle czynnika populacyjnego czy demograficznego. Stąd też może okazać się, że lokalizacja obwodowej szkoły przy zachowaniu kryterium podziału administracyjnego Krakowa będzie mniej atrakcyjna dla rodziców niż przy obecnym podziale na obwody. Sieć szkół musi uwzględniać długość drogi do szkoły, nie zaś podział administracyjny miasta. Utworzenie sąsiedniej szkoły jednego wspólnego obwodu scalonego o parametrach ustawowych obwodu szkolnego. I tu jest problem, wracam do nazewnictwa. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje scalania czy też łączenia obwodów szkolnych. Taki postulat został sformułowany przez Związek Miast Polskich, ale jest to dopiero taka mglista projekcja zmian w ustawie. Ustawa nie daje możliwości, aby szkoły tego samego typu miały ten sam obwód i zasięg terytorialny. Ustawa także nie daje możliwości, aby szkoła nie posiadała obwodu. Zgodnie z artykułem 58 ustawy o systemie oświaty, obligatoryjne określenie obwodu następuje w akcie założycielskim publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Nie ma zatem czegoś takiego, jak wspólny obwód dla szkół tego samego typu. Obwód szkolny jest w pierwszej kolejności jednym z podziałów administracyjnych gminy, de facto całego państwa zresztą. Jest to podział specjalny i pomocniczy prowadzony głównie w celu nadzorowania i egzekucji wypełnienia obowiązku szkolnego i nie służy niesprecyzowanym celom zarządczym. Moim zdaniem, prawnym możliwe jest tylko specyficzne łączenie obwodów, co jednak związane jest z likwidacją szkoły. Zatem ta propozycja zmierza niestety do zakamuflowanej likwidacji szkół w sposób dużo radykalniejszy niż przedstawiała to na przykład pani prezydent. I tak na przykład z utworzenia dwóch obwodów jednego musi być zawsze poprzedzone likwidacją jednej ze szkół. Wobec faktu, iż każda szkoła musi mieć obwód i zakres terytorialny, ta mała liczba obwodów oznacza również oczywiście małą liczbę szkół. To jasne. Ja tylko chcę państwu też powiedzieć, przypomnieć, że 16 września w programie Polityka Bliżej, kiedy pan redaktor Poprzycki rozmawiał z panem przewodniczącym Kośmiderem i był przy tej rozmowie oczywiście jako druga osoba pan prezydent, to tam właśnie pan prezydent powiedział, dlatego ja wskazuję na to niebezpieczeństwo, pani przewodnicząca, pan prezydent powiedział, że jedna z radnych PO opracowała plan i tam wyszło, że trzeba zlikwidować 70 szkół. Więc moja obawa idzie w tym kierunku, że będzie to taka bardzo mocna likwidacja szkół. Ponieważ pani przewodnicząca mówiła tu o wszystkich trzech uchwałach, to ja pozwolę sobie jeszcze. Co prawda mam prezentację, ale nie wiem, czy państwu zawraca w głowę. My już jesteśmy po czasie. Ja rozumiem, że po czasie, ale to jest naprawdę szalenie istotne. Chcę się odnieść do tego, co zaczęła pani Tatara, ponieważ jest to bardzo istotna sprawa, że jeżeli mówimy o scalonych okręgach, jak tak będę mówić, tych ponadgimnazjalnych, to proszę zwrócić uwagę, że przy przyjęciu kryterium 50% pierwszych wyborów do liczby przygotowanych miejsc na wrzesień 2013 roku powinno być wygaszonych 18 liceów. 18 liceów, czyli ponad połowa wszystkich tego typu szkół w mieście. Ponad połowa, to nie jest jakiś kawałek, to jest ponad połowa, proszę państwa. A przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu wygaszania należy wziąć pod uwagę na pewno kilka czynników.
popularnej szkoły, nie będę tego już rozwijać, ale liczbę wskazań wszystkich wskazań gimnazjalistów. Liczba pierwszych wyborów jest ryzykowna. Są bowiem tak zwane szkoły do drugiego wyboru, które rekrutują zakładaną wcześniej liczbę oddziałów i dobrze funkcjonują. Nieprawda, że nie. Wartość uczniów przyjętych według EWD w tej chwili należy po prostu wziąć pod uwagę. Warto popatrzeć na wyniki maturalne, EWD końcowe. Może te szkoły to szkoły wsparcia, potrafiące pracować z uczniami słabszymi i ich rozwijać. Trafność oferty edukacyjnej podjętej przez dyrektora szkoły to jest kolejna sprawa. Mam przykład z tego roku liceum nr 16, który zgłosił chęć otwarcia 8 oddziałów, a rok wcześniej rekrutował jedynie 4. Nie było tu żadnej reakcji Wydziału Edukacji. To jest tak zwany, to jest dla mnie filozofia celowo-wolnorynkowa, taka wolna amerykanka. No i jak to wygląda, można sobie zobaczyć i chętnie Państwu pokażę to na przykład na następnej sesji, na slajdach, co z tego wyniknęło. Trafność oferty edukacyjnej przez dyrektora przedstawionego jest koszmarna. Czy za 10 lat, gdy będzie przybywać dzieci w wieku licealnym, istniejące wtedy licea pomieszczą w głodnych warunkach tą młodzież? To jest kolejne pytanie. No i jeszcze jedna sprawa. Czy ktoś odpowiedzialny za warunki bardzo trudne, tych nielicznych, bardzo odleganych liceach może zacząć weryfikować na przykład standardy? Uważam, że tutaj szalenie ważne byłoby zrobienie audytu, określenie liczby optymalnej dla danej szkoły, klas, uczniów w klasie, ponieważ teraz jest tak, jeszcze raz powtarzam, że to w liceach uczniów jest najwięcej w klasie, uczą się na przykład w piwnicy, można to sprawdzić, albo na trzy zmiany. Dlatego uprzejmie proszę mnie na wzięcie uwagę, już kończę, naprawdę kończę, ani nie zrobiłam. Nie zrobiłam części z tego, co chciałam. Ja po prostu proszę uprzejmie Państwa, żebyście nie w tej chwili, w dniu dzisiejszym, jednak nie decydowali ostatecznie z różnych względów, z tym również ze względów prawnych i pozostawili czas chociażby do kolejnej sesji, żeby zastanowić się lepiej i żeby nie zrobić błędów, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję. Tam chyba Pani Krzepinarski. Proszę mi odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym kilka zdań uzgodnić na tych projektach, tej prezentacji przypada Śląsku. Mianowicie to, że istniała konieczność zmian w świecie edukacji krakowskiej już od wielu lat, to wydawało się jako oczywiste i naturalne. Oczywiście brakowało pomysły, jak to efekty zmiany dokonać, a tak naprawdę wydaje się, że brakowało uwagi i determinacji, żeby je zmianować. Dlatego też można powiedzieć, że ten materiał, który dzisiaj Pani Przewodnicząca Bogdana przedstawiła, jest dobrym materiałem do prac, do tego, by podyskutować nad sposobem, nad metodologią. Pani Prezydent w ubiegłym proponowała szereg różnych uchwał, które często z zasady niektórych z Państwa nie podejmując dyskusji, założyli, że te wszystkie uchwały są złe i trzeba je odrzucić. I podejmując tak naprawdę merytorycznej dyskusji kolejnych. I myślę, że to te argumenty, które są argumentami obiektywnymi, demografia i zmiany w Krakowie spowodują, że jednak Państwo podejdziecie do tej dyskusji merytorycznie, a nie na zasadzie walki i opierania się do ostatniej kropli, czyli bronienia niepodległości obecnego status quo, bo tak na przykład odpowiada komuś logika, nie wiem, wyborcza, czy partyjna, czy też taka logika polityczna. Tak, dlatego, że mam półtorej minuty, poprzedniczka mówiła przynajmniej 5 minut więcej. A ja dobrze pamiętam, co tu dzisiaj jest zapisane, że mam prawo 4 minuty, także jeszcze nawet w połowie tego czasu nie wykorzystałem, ale jeśli Pani Przewodnicząca się opiera, to ja dziękuję. Nie, chodziło mi o meritum sprawy, a nie o wycieczki politycznej. Pan Paszkiewicz, bardzo proszę. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja myślę, że tak kierunek ogólnie bardzo dobry, to jest zmniejszenia obwodów.
pytanie, ile ich zmiany powinno być, czy jeden, czy więcej, to jest do dyskusji, ale to jest pytanie trochę księczna, dlatego że jeżeli, ja mam takie pytanie właśnie tutaj do Pani, jak to miało wyglądać, bo jeżeli przyjmiemy założenie, że wtedy jeden jest popularność, to mam taką sytuację, że wiadomo, popularność szkoły, opinia, znaczy bierze się z tego, że była zawieszona wysoka poprzeczka w rekrutacji i to jest tak naprawdę samo spełniające się przepowiednie. Teraz widzimy taką sytuację, że wszyscy, załóżmy, będą ciągnęli tych kominów do tych szkół, które cieszą się popularnością. Statystycznie nam wiecie, że nie mamy, znaczy jest mniej niż 50%, ale ta szkoła nie jest w stanie przyjąć tej większej ilości ludzi. I teraz, no, słusznie Pani Radna wcześniej też zwróciła uwagę, to, że trochę generujemy ten problem, że dobre szkoły mogą po prostu rozpychać tę edukację, jeżeli jeszcze za tym pójdzie jakiś błąd, czy finanse i tak dalej. I zaczniemy odchodzić w drugim kierunku. Tak więc pierwsze to ryzyko takie, jak to działa. Drugi komentarz jest taki, że w kategoriach tej opinii ludzi, no to bym powiedział, że to jest dłuższy proces do edukacji. I w kategoriach strategii edukacji, która pokazywała wiele obszarów budowania świadomości u rodziców, to jest proces, do którego będziemy dochodzić. I no, a z kolei powinien jestem odpowiedzialny za wszystkie dzieci. Nie tylko za te najzdolniejsze i za kształtowanie pewnego rodzaju systemu. W związku z tym to jest ważne, nawet popularność, ale wydaje mi się, że świadomość jeszcze jest na bardzo wysokim poziomie w rodziców. Kształtowane głównie albo opiniami przez dziennik czy gazety. Brakuje jeszcze w myśli takich kryteriów. To jest proces, który chyba przez strategię zainicjowany ma szansę wypromować, ale przede wszystkim, czy nie stworzymy sobie problemu właśnie tych samo rozpędzających się pomimo popularności i ryzyka, że będzie mieć potrzebę dla mnie. Aż mnie Pan zaskoczył, Panie Radny. Ja bardzo dziękuję za głos. Teraz jest to zapisane. Ja mam parę punktów, w związku z tym chciałbym szybko przeanalizować. Szanowni Państwo, po pierwsze proszę zauważyć, że na niższej prezentacji był pokazany bardzo ważny element, to znaczy to, że coraz większą popularnością cieszą się szkoły prowadzone nie przez podmiot zwany gminą. W związku z tym to jest ważna sprawa i myślę, że na życzenie samorządowego kongresu oświatowego przyjdzie ich propozycja, by znieść ten absurdalny w ogóle wyznacznik, że duża szkoła do 70 uczniów może być przekazywana podmiotowi niesamorządowemu. Myślę, że to przejdzie, w związku z tym ta sprawa w jakiś sposób się pospieszy, to znaczy coraz więcej szkół będzie przyjmowanych przez podmioty niegminne. A z czym jest ta sprawa i oczywiście to musi być punkt, który będzie rozpatrywany, czy też poszerzony w propozycji Pani Pateny, to znaczy szkoły na obrzeżach miasta. Mamy tak zwane sprawy z małymi szkołami, które no, w ten sposób mówię ja z umysłu własnego liberalnego, które jednak muszą być zauważane, czy w jakiś sposób troskliwością większą musimy je otoczyć, to znaczy szkoły na obrzeżach miasta. Szanowni Państwo, przy tym, że te zapotrzebowania będą różne w zależności od demografii, starzenia się społeczeństwa, zmiany struktur demograficznych, myślę, że ciągle trzeba wrócić i w jakiś sposób poświęcić osobne spotkanie na szkoły kontenerowe, znaczy te szkoły, które są budowane, rozszerzane, poszerzane, gdzieś przenoszone. I to jest mój pomysł, o którym mówię od wielu lat. Robi się w kontenerach przedszkola, żłobki, szpitale w Warszawie i tak dalej. Kraków nie był tym zainteresowany, bo dziobie prywatności Pani Wnętrzna robi, ale myślę, że w tej chwili już jest. Szanowni Państwo, jest jedna rzecz, mówiliście o tym i to właśnie jest a propos liberalnego pomysłu, którego podejrzewamy cały czas Pana Fraszkiewicza. Szanowni Państwo, to jest tak, jeżeli szkoła chce, jest popularna, to przecież na pewno Pana Warczyn może, żeby UJO był najlepszą szkołą w rankingu w Europie, w świecie. I jeżeli on będzie większą szkołą, dajmy Pani zdrowie, to w takim razie będzie wynajmował i dokupował kolejne budynki po to, żeby rozszerzać swoje funkcjonowanie. Tak działa szkoła i tak dalej. W związku z tym chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Ja kiedyś rozmawiałam z dyrektorem bardzo popularnej szkoły, liceum w Krakowie i pytałam się, jak to jest, że do Pana chcą dawać te dzieci bardzo dobre i że Pan ich ma więcej niż Pan może przyjąć. On mówi, wie Pani, ja wejmę kolejny budynek i wprowadzę tam swoje żony i w związku z tym ta moja szkoła będzie większa.
W związku z tym ja nie widzę przeszkód w tym, żeby ograniczać, żeby zaprosić urzędnik albo za przeproszeniem radny ograniczyć dochód do szkoły, jeżeli dzieci się chcą tam uczyć. To są najważniejsze dzieci, które chcą się tam uczyć i rodzice, którzy chcą. Dla mnie to jest oczywiste. Chciałam jeszcze powiedzieć na koniec jedną rzecz uwagę, o której mówiła pani radna Nowak. Mianowicie pani radna powiedziała mi, że być może za 10 lat zwiększy się zapotrzebowanie na takie czy inne szkoły. Szanowni Państwo, no ja uważam, że ktoś powinien nas zgłosić do prokuratury czy gdziekolwiek właśnie związana z sprawą z niegospodarnością, jeżeli musielibyśmy przez 10 lat czekać na napływ i powrót tych dzieci. No chwileczkę. Przyjdą, to wtedy się otworzy szkoły, może w systemie właśnie, w systemie kontenerowym, który super wartością będę powtarzała. W związku z tym, to jest uchwała kierunkowa, nie można pewne rzeczy wyjąć, pewne rzeczy zmienić, ale myślę, że kierunek w dalszym ciągu potwierdzam, że jest słuszno. Pan Grzegorz Stawokę. Dziękuję. Oczywiście ten dokument, który został przedstawiony 12 minut temu, to nie jest dokument, który został wymyślony wczoraj i czy tydzień temu i dzisiaj został przedstawiony. To jest dokument, który przez wiele miesięcy był opracowywany i analizowany różne warianty, kryteria, które były wypracowywane. To ma taką prośbę, żeby nie czekać się poszczególnych słówek, czy też jakichś punktów i trzymać ich jak życzy, bo nie w tym rzeczy. Tutaj jest mowa o tym, co będzie likwidowane, czy nie likwidowane. Ja przysłuchiwałem się tej prezentacji, ja mówię, że trzeci raz, w związku z tym, że on dość dobrze zna. To nie ma w sobie słowa likwidacji, to należy słowo o wygaszeniu. W związku z tym, tutaj na początek chciałbym o to prosić, bo rozmowa powinna mieć charakter trochę ogólny i generalny. Rozmawiamy w skali całego miasta i tak jak mówiła przewodnicząca Badenna, gdyby przyjąć kryterium na przykład finansowe, czy jakiś kryteriów pojedynczych, jakich wybiórczych, to istnieje niebezpieczeństwo, że tego kryterium jest pewną szkoły w jakimś obszarze miasta. Wtedy z kolei istnieje ryzyko, że dany kawałek Krakowa nie będzie zaspokojony możliwości realizacji podstawowych potrzeb edukacyjnych. I to kryterium, które zostało zaproponowane, do dyskusji oczywiście, to jest kryterium, które jakby ma charakter obiektywizmu. Ono ma jedną wielką zaletę. Ono przekazuje, tak naprawdę przekazuje decyzyjność co do losu poszczególnych placówek dla rodziców. Bo to rodzice zdecydują, czy szkoła najbliższa, tak jak mówiła pani radna Nowak, że dzieci będą mieć możliwie blisko szkoły. Czasami ma się szkołę za płotem, czasami ma się szkołę za ulicą, ale jednak się dziecko bierze, zajmuje się codziennie, bo dowozi gdzie indziej. Z różnych przyczyn. Często z powodu tego, że jest bliżej do pracy, że tam są lepsi nauczyciele, nie wiem. Argument może być przeróżny. Ale do tego jeszcze wrócę na końcu, bo ostatnio przeprowadziliśmy taką analizę, w której ciekawe rzeczy wyszły. Natomiast to obiektywne kryterium wprowadza jeszcze jedną ważną rzecz, której nie ma i której nie udało się wprowadzić w momencie, gdy został zablokowany tak zwany port edukacyjny. Otóż wprowadza element konkurencyjności między szkołami. Szkoły z jednego poziomu będą musiały konkurować o klienta, o ucznia. W związku z tym będą podnosiły swoje kwalifikacje, będą podnosiły swoje propozycje, może zajęcia dodatkowe, może będą walczyły o środki na wyposażenie, sal, na rozwój bardziej. No, te wszystkie rzeczy, które się wiążą z edukacją, po to, żeby pokazać rodzicom tych dzieci, że to właśnie ta szkoła będzie tą szkołą, która zaspokoi potrzeby edukacyjne i rozwojowe ich dzieci. To daje rzecz, której nie udało się osiągnąć wcześniej w żaden sposób. Wydaje się, że dość istotne. Ja mówiłem o tym, nie ma mowy o likwidacji, jest mowa o wygaszaniu. Co więcej, każda szkoła poddana trybowi wygaszania może się tym odbić jeszcze, bo ma czas trwania swojego poziomu edukacji na to, żeby wykazać, że potrafi jednak się zmobilizować, że dyrektor jest w stanie ściągnąć do siebie dzieci czy młodzież i pokazuje, że jednak szkoła odnajduje się tych realnych, które by miały ewentualnie miejsce po wprowadzeniu tych zmian, wtedy automatycznie to wygaszanie zostanie wstrzymane, czy szkoła funkcjonuje dalej. Pokazujemy dyrektorom, że oni muszą naprawdę się starać o te swoje placówki, nie tylko pobierać pensje, ale również rywalizować, myśleć o rozwoju tych swoich placówek edukacyjnych, żeby nawet w momencie problemów odbudować swoją pozycję, która została w jakiś sposób
nadwodzona w związku z tym, że głosowy nam. Natomiast te propozycje wszystkie bardzo jedną podstawową rzecz ustawową, tutaj była o tym mowa, czyli dostępność. Te minimalne odległości są cały czas zaspokajane. Ja wiem, że dzisiaj w ustawodawstwie nie ma szkoły węzłowej, czy szkoły ponad tej terytorialnej, ale jakby jest poszukiwanie rozwiązania takiego, aby wprowadzając te elementy, które pomówiliśmy, jednak zabezpieczyć cały czas, cały kraj. Każdy obszar kraju musi mieć szkołę, która jest, mieści się w tych maksymalnych odległościach od miejsca zamieszkania. Natomiast przygotowanie było mowa, że administracja i podział jest bez znaczenia. Otóż nie. My od 20 lat, my mieliśmy niedawno 20-lecie dzielnic, staramy się budować więzi społeczne na obszarze dzielnic. Pod te dzielnice zostały stworzone. Oczywiście to nie jest tak, że granica dzielnicy jest świętością i można jej przekroczyć. To jest nierealne. Są dzielnice, które sąsiadują ze sobą, jak Dębniki, które mają około 60 tysięcy mieszkańców, i Bory Polski, który ma bodajże 16 czy 17 tysięcy mieszkańców. Proszę o konkluzję. Nie będę mówił. Natomiast jest to jakaś propozycja, jakieś wytyczne do tego rozwiązania, żeby jednak granica dzielnicy była jakąś barierą. Ona nie może być barierą nie do przekroczenia, ale wyznacznikiem jakimś powinno. Natomiast jeśli chodzi o zaproponowaną likwidację, otóż to mówiła pani Rada Nowa, otóż nie. Tu jest zakamuflowana konkurencja między tymi szkołami, a nie likwidacja. To dopiero te, które okaże się zupełnie nieprzydatne dla rodziców, będą tu stawione do likwidacji. Oczywiście nie chodzi o to, żeby było dwu, trzy zmianowość w szkole, jak to zostało powiedziane. Chodzi o to, żeby był maksymalny komfort przy jednak dobrym doinwestowaniu tych pracowników. I rzecz, o której mówiłem, ale na to chciałbym zakończyć. Ostatnio były się spotkania a propos budowy szkoły na Bartla i przy okazji analizowaliśmy nabory podstawowych pracowników. 20 lat temu, panie przewodniczący. Otóż okazało się, że w szkołach lokalnych, Dworek Fałęcki i Kliny Południowe Dębniki, w niektórych podstawówkach w roku jest tylko 50% dzieci z rejonu. Reszta to są dzieci spoza. A zapytajcie, jak łatwo się, czy jak się dostaje do takich szkół. To są szkoły niemal z 100% obłożeniem. Czyli jest komplet dzieci albo blisko kompletu, a jednocześnie niewiele dzieci jest z obwodu. Co się dzieje? Znaczy, że dostaje wyłożone dzieci do jednej szkoły. Prawda? Proszę o odpowiedź. No nie stałem mi stawą do takiej sytuacji, bo później będę mówić, że tobie pozwalam. Bardzo proszę panią Barbara Nowak. Szanowni Państwo, ja tylko wychodzę. Panie Przewodniczący, ja nie czepiam się słówek, jak jest samo, to o tym, co jest niezgodne z prawem, tylko tyle. Natomiast to moje mówienie o likwidacji, to proszę uprzejmie sobie popatrzeć na druk na przykład 649. Tytuł brzmi: w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących przygotowania stosownych projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji. Przez wygaszenie, ale likwidację nie słowo, można dalej popatrzeć, skoro mamy sobie tak mówić, zobowiązuje się prezydenta miasta Krakowa do konfrontacji z dyrektorem szkoły danych będący podstawą projektu zamiaru likwidacji placówki i tak dalej. Ale bardzo przepraszam, mam głos, to proszę mi pozwolić. Proszę uspokoić. Proszę, nie mówię do pana radnego, ja się chcę, żeby nie przeszkadzał i dyskutował ponad. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, ja adwokatem do pani również. Ja nie powiedziałam, że przez te 10 lat budynki mają sobie stać, puste, niszczyć i ma się na nie płacić. Absolutnie nie. Jeżeli ta pani zrozumiała to źle, to pewno z powodu spieszenia się przede mną jest trudny środek. Chodzi mi o to, że te budynki, które w tej chwili jakoś przestaną funkcjonować jako szkoły, nie będą zapewnione przez uczniów, żeby zostały wykorzystane, ale z myślą taką, żeby na przykład były do odzyskania. Czyli mogą być wynajmowane, mogą być wydzierżawione, no ale różne mogą być różne zupełnie pomysły. Chodzi o to, żeby majątek edukacyjny, w moim mniemaniu uważam za niewłaściwe w tym momencie pozbywanie się go, a raczej przytrzymywanie, czerpanie zysku, po to, żeby można było na przykład za 10 lat rozwijać. Tylko tyle. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce? Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
A nie, pani radna, przepraszam, pani radna, na tak, a drugie wystąpienie? Ja mocem słucham przewodniczącej. Uczelnie, to co pani podała, oczywiście zgadza się, że uniwersytet jest najlepszą uczelnią, już zwrócimy się. Natomiast ja bym nie porównywała uczelni, która działa w oparciu o inne akta prawne i na zupełnie innych zasadach, aniżeli szkoły. Jeżeli chodzi tutaj o te zmiany i przeładowane klasy, to te szkoły często nie mają na wymianę okien, a co dopiero budynku i przenoszenie szkoły jeszcze do innego budynku, nie wiem, obok tej samej miejscowości dalej. Takie możliwości mają uczelnie, ale szkoły do tej pory nie miały, chyba że będą miały taką możliwość. Zgadzam się z panem radnym stawowym, że to rodzice dzisiaj decydują o wyborze szkoły. Podał przykład szkoły Kowalenckiej. Więc ja nie rozumiem, dlaczego za każdym razem z tej mównicy bardzo często państwo podajecie argument, żeby rodzice mieli prawo zdecydować. Przecież mają prawo. Dzisiaj mają prawo wyboru. Właśnie sprzeciwmy się tym, że są różnego rodzaju typy szkół. W związku z tym podkreślanie co chwilę tego argumentu to już staje się nieaktualne. Żaden nie zabula. Dzisiaj rodzice takie prawo mają. Mamy różne typy szkół. I chcę powiedzieć, bardzo mi się nie podoba klimat szkoły. Jest tam takie szkoły, gdzie jest do szkoły właśnie na bramie wjazdowej, na przykład napisane wjazd dla klientów szkoły. Przypominam, że to jest proces wychowania dydaktyczny, a nie są to zakupy i dlatego nie idzie się po bułki. Także bardzo tutaj też zwracam uwagę na to słownictwo, które niektórzy z państwa bardzo chcą nowocześnie wprowadzić tutaj słownictwo zapożyczone również z obcych języków, bądź ściśle zarządzanie jakiś marketingu, ale no niestety szkoła nie jest taką placówką. Dziękuję. Ja uważam, że jest. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze? Pan Michał, bardzo proszę. Pan Michał, proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni, panie radni. Ja chciałem tutaj zwrócić właśnie na takie trzy aspekty uwagę. To, co powiedział zresztą pan radny Staszkiewicz, że nie wszyscy uczniowie są super i nie wszyscy będą wybierali te szkoły najlepsze. I nie możemy tylko segregować tutaj w ten sposób tych uczniów. Jeszcze następnym elementem to jest ważna rzecz, że są to szkoły bardzo ważne dla społeczności lokalnej. I być może, że te szkoły nie będą miały takiego 500 wypełnienia, może 600, może 400, ale będą na pewno w jakiś sposób służyły tym społecznościom lokalnym. Mam chociażby przykład takiej szkoły przy ulicy Frędzy, która jest właściwie tak, zaraz obok mamy drugą szkołę podstawową, w zasięgu 3 km pewnie jeszcze jedna i jest tych szkół kilka. Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę też na taką rzecz, że to, że dwa licea, na przykład dobre, będą koło siebie i uczniowie chcą iść do tego jednego liceum i drugiego i będą się mieścili w jednym okręgu, a może w jednym obwodzie, czy w bezpośredniej bliskości. Może to dotyczy to samo gimnazjum. Nie znaczy, że mamy od razu tą szkołę czy drugą likwidować. A nie chciałbym, żeby powstała również taka sytuacja, kiedy mówimy tutaj właśnie jak gdyby między wierszami do państwa dyrektorów, że jedna z tych szkół zostanie zlikwidowana, więc albo miejcie się na baczności, albo róbcie coś, nie wiem co, żeby ta szkoła nie została zlikwidowana. Myślę, że jeszcze te uwagi wszystkie, które wynikły z okrągłego stołu dyrektorów szkół, w połączeniu może z tymi wszystkimi uwagami tutaj dadzą pewnie jakiś dobry rezultat, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Nie straszą przy tym ani rodziców, ani oczywiście nauczycieli, bo wiadomo, że likwidacje pewnych szkół, zamknięcia, wygaszania, jak byśmy to nie nazwali, dotkną również no przede wszystkim nauczycieli jako pracowników, ale oczywiście uczniów i rodziców w pewien sposób zainteresowanych. Ale o tym wszystkim, proszę państwa, mówimy w Radzie Miasta od 2004 roku. Pan wiceprezydent Miejski zaproponował pierwszą likwidację i zawsze było nie. I myślę, że najwyższa pora, żeby jednak do pewnych rzeczy wrócić, czyli i tak będziemy musieli te szkoły powiesić, pracować, zrestrukturyzować, pewne rzeczy tam. Dziękuję bardzo.
jeszcze słówko, niestety, a propos prawnika, o czym powiedział pan Taszkiewicz. Proszę państwa, chcę państwu powiedzieć, że edukacja niepubliczna pokazuje bardzo wyraźnie, że nieprawdą jest mówienie o tym, że ten system będzie tylko i wyłącznie chronić, czy zrobilitował, że... Tak. Jestem. Tak, w związku z tym, no teraz już... A ty się Grzesiu nie odzywasz. Sześć minut. Tutaj chciałam powiedzieć jednej rzeczy, mianowicie o tym, że szkolnictwo niepubliczne pokazuje bardzo dobrze, że szkoły się także różnicują od strony poziomu uczniów, że są szkoły na przykład w związku z tym ten argument nie jest argumentem słusznym moim zdaniem. Pani prezydent, bardzo proszę. Przewodnicząca, ja w pierwszej części chciałabym się odnieść do odpowiedzi pani Dabalnowa w sprawie pewnego szczegółu, ale niestety jest namiętny, bo on pokazuje, jak trudno bez radykalnych czynić, bez radykalnych działań decydować o losach krakowskiej edukacji. Wspomniała pani bardzo słusznie o 16 liceum, które to próbowało uruchomić 8 oddziałów czy 6, a cechy roku wcześniejszych. Otóż było zarządzenie prezydenta, które mówiło jasno o tym, że dyrektor szkoły może otwierać wyłącznie taką liczbę oddziałów, jaką miał w ubiegłym roku. Natomiast państwo muszą to wiedzieć, zgodnie z kartą nauczyciela, zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a nie prezydenta miasta. I w związku z tym on robi co zechce. My możemy mu zarządzenie sugerować, zalecać i tyle. Natomiast on podejmuje ostateczną decyzję. To tylko tak proszę pokazać, że bez radykalnych cięć nie bardzo możemy wpływać na politykę oświatową. Bo tak jest prawo. Natomiast w sprawie naturalnej, ja rozumiem, ja w ogóle jestem pełna uznania dla tego opracowania pani Marki Patyny, bo ono jest bardzo wątpliwe, bardzo analityczne i znakomicie służy jako budowa merytoryczna do uchwały kierunkowej. Traktuję to jako pewne metodologiczne podejście do procesu restrukturyzacji. To jest ogromna rola tego opracowania. Ponieważ ja rozumiem, że państwo debatują wokół ustawy kierunkowej, zatem nie przywiązuje się nadmiernie do szczegółów, bo te szczegóły trochę przekraczają, mówiąc szczerze, kompetencje Rady. Natomiast to, co jest istotą tych projektów, ich meritum, to ta tendencja do restrukturyzacji, do wygaszania czy likwidacji. Zatem chciałam powiedzieć, że to jest, myślę, taki bardzo ważny moment dla krakowskiej oświaty, w którym jednym głosem mówi prezydent i decydująca o losach miasta partia. Myślę tylko, że bardzo szybko trzeba będzie również wspólnie podjąć próbę i opracować program, jak ogrodzić skutki społeczne tego procesu. Bo to będzie proces bardzo mądry, bardzo ważny z punktu widzenia budżetu miasta. Natomiast on będzie niósł ze sobą szereg trudności, które trzeba będzie minimalizować i myślę, że tutaj też znajdziemy wspólny język. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezydent. Szanowni państwo, ponieważ dostałam dokumenty hipotezy odpowiednią jeszcze podpisów dotyczące odstąpienia drugiego czytania. Bardzo proszę, przepraszam pani. Bo wydaje się, że jakby niektóre rzeczy wynikają może właśnie z pewnych niedomówień. Chciałam pani przewodniczącej zwrócić uwagę, że mówimy o rzeczach, które dotyczą jednej trzeciej budżetu miasta Krakowa, a zatem warto poświęcić na nie trochę czasu. I nawet rzeczy, które wydaje nam się, że są dla nas jasne, to okazuje się, że nie i że w dyskusji pewne rzeczy możemy wyjaśnić. Jeżeli chodzi o odniesienie się do tego projektu, do tej prezentacji, że ona nie uwzględnia zabudowy, ona nie musi uwzględniać zabudowy, ponieważ
ponieważ obwody szkolne polegają na tym, że tylko służą do egzekwowania obowiązku szkolnego, proszę Państwa, a nie do tego, że dzieci tam muszą chodzić. Dzieci do obwodowej szkoły chodzą wtedy, kiedy chcą i w obwodowej szkole zawsze miejsce mają. Nie muszą tam chodzić. W związku z tym może być bardzo duże blokowisko i szkoła pośród nich umieszczona i ta szkoła może być pusta, bo nie zasługuje sobie na uznanie mieszkańców najbliżej mieszkających i nie posyłają tam swoich dzieci. Co się tyczy wypowiedzi pani radnej Barbary Nowa, ma pani absolutną rację. Ani w ustawie o systemie oświaty nie ma tak zwanego stanowego obwodu szkolnego, ani nigdzie indziej. Stąd i ma pani rację, że nie może być samorządowej szkoły bez obwodu, że wszystkie dzieci muszą mieć ten obwód zapewniony. Państwu radnym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, to powiem, że mógłby być w Krakowie jeden obwód, ale gdyby ta szkoła była tutaj w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili siedzimy, to każde dziecko, które mieszka powyżej 3 km drogą dojścia do tego miejsca, miałoby z kasy gminy zwracany koszt dojazdu do tej szkoły. A zatem mogłaby być jedna szkoła, no ale nie mamy na to pieniędzy, jeden obwód, ale nie mamy, bo musiałby mieć adres, nie mamy na to pieniędzy, w związku z tym tworzymy te obwody, które mają być blisko zamieszkania dzieci. I teraz, co się tyczy czystego stalnego obwodu, to może tutaj nieporozumienie jest to do pani radnej Barbary Nowa. W projekcie uchwały autorskim jest w tytule uchwały, że w zakresie utworzenia tak zwanych stalonych obwodów jest uchwała kierunkowa. W autopoprawce zmieniony już jest ten tytuł, bo tytuł zmieniony jest, że kierunek jest przygotowania nowych obwodów gimnazjalnych. Nowych obwodów gimnazjalnych to nie znaczy tych scalonych, tylko nowych obwodów gimnazjalnych, które wynikały ze skorygowania obwodu gimnazjalnego. Co zaś tyczy się tych scalonych obwodów, to bardzo proszę wszystkich Państwa, aby potraktować je jako roboczą wersję, tak aby nam wszystkim było łatwiej zrozumieć projekty pana prezydenta związane z propozycją wygaszenia jakiejś szkoły, to żebyśmy nie mówili, że ta szkoła jest tu, tam czy gdzieś indziej na mapie Krakowa. Wtedy będziemy tą szkołę odnosić do takiego scalonego obwodu, czyli już z głowy będziemy mieć to kryterium terytorialności. Jeżeli w jednym scalonym jakaś szkoła nie jest popularna, to będziemy się zastanawiać, czy ją wygasić, czy nie. Żaden z tych projektów uchwał 48, 49 ani 50 nie mówi nic, że my coś chcemy zrobić. My chcemy tylko, aby pan prezydent przygotował nam w ramach tych kierunków, które mu sugerujemy, pewne projekty uchwał. Co się tyczy druku 949, muszę to w tym miejscu jeszcze wyjaśnić, że trudno było zdecydować, czy to ma być 50%, czy 30%, czy 70%. No bo jeżeli szkoła wystawia 100 miejsc, że chce 100 dzieci przyjąć, a zgłasza się tylko 4, to ani 50, ani 40, ani 30 nie ma odniesienia. To no to 50, no przepraszam za to, co powiem, no bardziej jest jako wyzwanie do dyskusji. Ja sama nie wiem, ile to ma być, dlatego z wielką satysfakcją przyjęłam poprawkę pana radnego Jaśmowca, który zmienia to 50 i o 50 już nie ma nic mowy w autopoprawce, tylko jest mowa o analizie, którą ma wykonać prezydent, ile dzieci chciało chodzić, a ile szkoła oferowała miejsc i dopiero z tej analizy my będziemy się zastanawiać, co z tą analizą zrobić i co zaproponuje nam pan prezydent w swoich projektach uchwał. Jeżeli nam zaproponuje, może się okazać, że zaproponuje nam wygaszenie szkoły, do której chce chodzić 70%, ale okaże się, że ta szkoła jednak nie ma racji bytu na mapie Krakowa. My tego jeszcze nie wiemy. Po pierwsze, nikt z nas, a przynajmniej ja, a myślę, że mało kto z nas, może nie nikt, bardzo przepraszam, wycofuję te słowa, mało kto z nas śledzi w internecie elektroniczną rekrutację do szkół, wtedy kiedy ona się odbywa. Bo to nam nie jest potrzebne. Nie jest nam to potrzebne, bo od tego mamy służby pana prezydenta, że kiedy będziemy chcieli się o tym dowiedzieć, to pan prezydent nam to sfanatyzuje. Muszę tu zdementować, nigdy nie mówiłam, że należy w Krakowie zlikwidować 70 szkół. Stąd wzięło się uprawnienie.
pana prezydenta, bo to pan prezydent w telewizorze powiedział, a pan wiceprzewodniczący nie zaoponował. No trudno. Ale może tym bardziej utkwiło to w mieszkańcach, że coś chcemy z tymi szkołami robić, że chcemy w ogóle mówić o restrukturyzacji sieci szkolnej. To, że o niczym nie decydujemy, to już powiedziałam, że nazwa robocza. Co do szkół na obrzeżach miasta, bardzo proszę się nie bać, mamy już to jakby drogę przećwiczone, ale tu Państwo nawet widzieli na tej prezentacji, ja nic jedno włączać, bo ja naprawdę chcę zaoszczędzić Państwa czas. Mamy takie tereny tam, gdzie są szkoły blado i ciemnoczerwone. No to dlaczego mamy tym mieszkańcom mówić? Drodzy Państwo, macie u siebie wszystkie szkoły, które należałoby zlikwidować? Nie! Macie na swoim terenie cztery szkoły, a teraz przy Waszej pomocy my wybierzemy najsłabszą z nich i ją spróbujemy wygasić, bo no nie dzieci nie chcą chodzić. To ma być taka filozofia, a nie filozofia, że nagle likwidujemy szkoły i to jeszcze według kryteriów, które niekoniecznie są zgodne z naszymi przekonaniami. Nie straszymy rodziców i na pewno nie chcemy straszyć rodziców. Ja nie słyszałam o żadnym pani radny Adamie Widał o projekcie likwidacji jakiejkolwiek szkoły w 2004 roku, chyba że się przesłyszałam. No to na razie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ mam wszystkie dokumenty dotyczące odstąpienia drugiego czytania, wyznaczam termin poprawek, jak to poprawek dzisiaj 17.45. Dotyczy to druków 948, 949 i 950.